Hania, Haniu, chodź tutaj, Haneczko. Haneczka, Hania Styczyńska jest właśnie specjalistką od aniołów. Jak weszliście Państwo do holu, to tam zaraz z lewej strony było chyba z 8 aniołów. Ten właśnie anioł to jest Hania Styczyńska. Hania Styczyńska jest też bardzo pracowita, bardzo taka twórcza osoba. No już współpracuję z Tobą kilka lat, prawda? Już kilka wystaw Ci zorganizowałam. Chciałabyś coś od siebie powiedzieć? Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że każda malarka powinna mieć żonę i życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt i Nowego Roku. Żony? No żony. A, rozumiem. No tak, każda malarka powinna mieć żonę, a tak, dlatego że no niestety malarka musi być malarką i jeszcze jednocześnie żoną i to jej przeszkadza. No to jest ta myśl. Dobrze, dziękuję. Teraz Julia Myga. Malarka, która pochodzi z Rosji, ale mieszka w Polsce już 30 lat, więc można powiedzieć, że też jest Polką, prawda? Świetna malarka po bardzo dobrych szkołach rosyjskich, to czasami widać w jej malarstwie realistycznym. Proszę Państwa, są tym razem 3 obrazy Julii i proszę uważnie tam się przyjrzeć. Jeden obraz jest taki bardzo namalowany nowocześnie, to jest sonata zimowa, tak żeśmy nazwali ten obraz. No i 2 są takie realistyczne, troszkę w stylu takim realistycznego malarstwa rosyjskiego. Julia tutaj miała wystawę indywidualną, ale niestety na samym początku naszej współpracy, kiedy jeszcze nie było Forum Humanum. Także musimy, panie Andrzeju, jednak zrobić jej wystawę w ramach Forum Humanum. Julia. Nie wiem, co mam powiedzieć. Życzę wszystkim Państwu radosnych świąt Bożego Narodzenia, żeby się szybko skończył kryzys. No i kupujcie jak najwięcej obrazów. O, no właśnie. Tak, teraz może mężczyznę. Mężczyznę. Jerzy Cichecki. Obraz Jerzego Cicheckiego to są te nutki zimowe. Pierwszy. Jerzy, panie Jerzy, proszę opowiedzieć coś o sobie. Dobrze, dobry wieczór państwu. Maluję od zawsze, odkąd pamiętam. Od kolebki. Od kolebki. Udało mi się szczęśliwie ukończyć szkołę podstawową. Potem wspominane tutaj już liceum plastyczne w Nałęczowie. A też? Tak. Oraz Akademię Sztuk Pięknych ze specjalizacją malarstwa i plakatu. Jeśli ktoś mnie już zna, może wejść sobie na przykład na stronę, obejrzeć, to zorientuje się, że obrazy są trochę w duchu impresjonistycznym i czuć dotyk plakatu, czyli skrótu myślowego, symbolu, dowcipu czasami, przenośni. Zajmuję się malarstwem sztalugowym, olej, akryl. Czasami rysuję, czasami portretuję, czasami robię ilustracje. Dzisiejszą wystawę, to już chyba 4, tutaj kiedy uczestniczę, dzięki uprzejmości pana Andrzeja Bartkowskiego, pana Hulewicza i pani Janiny Tuory. Pierwsza to była właśnie rok temu, Anioły są wśród nas, potem tematycznie było Życie sceną, scena życiem oraz na temat Anny German. Dzisiaj w tej przedświątecznej atmosferze chciałbym Państwa powitać 3 obrazami. Cicha noc, Trzej królowie oraz Opłatek. Wszystkiego dobrego na święta. Teraz Ania Cichocka. Ania Cichocka jest bardzo cudowną osobą, bardzo miłą, grzeczną i ona się bardzo boi publicznych wystąpień, ale ma malarstwo bardzo takie magiczne. Ja nie zawsze muszę powiedzieć, Aniu, rozumiem twoje malarstwo, także będziesz musiała tutaj troszeczkę powiedzieć coś o swoim malarstwie. Tutaj przyszli dzisiaj goście, którzy kupują tylko twoje malarstwo. Są zakochani w twoim malarstwie, więc jest jakaś w nich magia. Opowiedz, Aniu, o swoim malarstwie. Janeczko, no wiesz, że to strasznie trudne. Janeczko, weź mikrofon i opowiedz. O.
No właśnie, spotkania. Ja tu widzę jakieś postaci. Oczywiście kolorystyka jest taka właśnie, powiedziałabym, zimowa, zimna, niebiesko-biała. Zauważcie Państwo, że tutaj część płótna nie jest zamalowana. To są takie nowe eksperymenty. Taka była malarka pongowska, która już nie żyje, właśnie ona tak też malowała. Nie wiem właśnie, czy to z powodu braku farb. Wiesz, to jest taka przestrzeń jeszcze do zamalowania, ponieważ wszystko jest w ruchu, wszystko się rozwija, więc być może właśnie kiedyś się zamaluje. To znaczy ten, kto kupi ten obraz, no to już nie, zamalować? To już ma zamkniętą formę, ale dla mnie te obrazy, które są u mnie, mogą żyć jeszcze i zmieniać się. To jest taka idea, tak? A tutaj ten obraz, co on przedstawia? Jaką chciałaś przekazać ideę? Janeczko, no strasznie trudno, jak zwykle. Ale, tak, ja też, ale mnie też jest trudno, mimo że ja jestem niby wyrobiona, ale mam problemy. Ładnie mówiłaś, dobrze mówiłaś też. Bo tutaj jest takie bardziej dla mnie zrozumiałe. Co ta smuga? Czy to jest morze? Co to takiego jest? Próba zatrzymania chwili, to znaczy ochronienia jej. Przeniesienie takiej chwili poza czas, w taki bezczas, bezpieczny. O. A tak, to mówiłaś, to jest taka idea fix, zatrzymać chwilę. I takie różne metody, coś takiego mocnego, tak? Ta pionowa ściana, to ma być to jakieś takie metafizyczne zatrzymanie chwili, tak? No, może tak być. Tak? No, dobrze. Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Tak, chcę życzyć Państwu wszystkiego, co najpiękniejsze, najlepsze i tego, czego wszyscy Państwo prywatnie oczekujecie. Janinko, bardzo Ci dziękuję za to, że mogę tu wystawiać swoje prace i Panu Prezesowi też. Dziękuję. Ja też Tobie dziękuję, bo jesteś bardzo miła i bardzo miłe są z Tobą kontakty. Jeszcze nie do końca rozumiem ten obraz, ale to potem może nam wytłumaczysz jeszcze, dobrze? Natomiast jeśli chodzi o to zamalowywanie tych obrazów, to czytałam taki artykuł, wywiad z Edwardem Dwornikiem i pyta go dziennikarka, czy ma Pan obrazy innych autorów niż Pana? On mówi, no właściwie to nie mam, mam tylko swoje obrazy w moim domu, ale jeden mam, Grupy Ładnie. A to jest taka grupa, z której się wywiódł Sasnal, który wielką karierę osiągnął finansową. I codziennie jak patrzę na ten obraz, to po prostu biorę pędzel i zamalowuję. To jest jego stosunek do tego malarstwa. Dobrze, czy jeszcze został tu ktoś na widowni, kogo nie przedstawiła?